Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, portal internetowy. Od razu z tego miejsca zachęcam, żeby subskrybować te kanały na YouTubie, na Facebooku, oczywiście również na Twitterze, czy na X-ie, wiedzą Państwo. No ale dużo ludzi cały czas mówi, że to Twitter. To jest moje kolejne słowo po niedzieli. Dzisiaj w temacie wyborów prezydenckich, które przed nami, bo tutaj parę rzeczy się dzieje, bo na przykład od ostatniego mojego felietonu, który był temu poświęcony jeszcze jak było ciepło, byłam w tym miejscu, tylko od innej strony mówiłam, że Polska powinna mieć prezydenta w przyszłym roku, który zastąpi Andrzeja Dudę, no bo jego kadencja się kończy, po prostu z jajami jak stali, swojego zdania nie zmieniam. No ale od tego czasu zaszły pewne zmiany, ponieważ na przykład tak jak było niemalże pewne, że będzie albo Donald Tusk, albo Rafał Trzaskowski, tak w tej chwili Donald Tusk zapowiedział, że po stronie Platformy będą prawybory, które mają dopiero wyłonić kandydata na kandydata. Ja nadal uważam, że w tych prawyborach, w których w zasadzie mierzy się ze sobą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski, może wygrać Donald Tusk i to on ostatecznie wystartuje na kandydata na prezydenta Polski. No ale zobaczymy jak będzie, bo tutaj w tej chwili sytuacja, myślę, po stronie Platformy, o ile sondaże tutaj nam w Polsce pokazują, że cały czas jest uśmiechnięta Polska i że wszystko jest fajnie z uśmiechem, no to tak nie jest i Państwo doskonale o tym wiedzą. No ale sondaże pokazują, co pokazują i tutaj niektórzy się zachłostują, że to tam pozamiatane, jak PiS tam kogoś słabego wystawi, to pewnie tam wygra. No nie, ja już zwrócę uwagę, czy przypomnę nawet, jak niedawno sondaże zachowywały się wobec Donalda Trumpa, czy wobec Kamali Harris, czy w ogóle tak sondaże w Stanach Zjednoczonych, jak wskazywały na preferencje, wyborców, na różne badania grup społecznych i tak dalej. No wyszło jak wyszło, tego w zasadzie żadne sondaże nie pokazywały, ale zdrowy rozsądek już tak. Tak samo w tej chwili my tutaj mówimy o tym, że jakby łatwiej jest tej koalicji całej uśmiechniętej partaczy tak naprawdę, że im łatwiej, bo oni są na fali wznoszącej? Nie. Otóż nie. Wczorajsze wydarzenia w zasadzie związane z obchodami Święta Niepodległości pokazały, że tam nie jest różowo. Marszałek Hołownia skarży się, że krzyczeli na niego, tak nakrzyczeli, wygwizdali, taki biedny. Mało się nie popłakał i się to jemu nie podoba. Ale jak łaził na te marsze, gdzie tam było 8 gwiazdek i ludzie krzyczeli to, co krzyczeli, to w ogóle nie przeszkadzało i się nie skarżył, nie? Także tutaj widać od tej euforii, takiej jaki to super w ogóle marszałek w tej chwili po prostu nawet przez swoich zwolenników, czy może bardziej tych, którzy byli zwolennikami, to Szymon Hołownia jest po prostu nazywany pajacem. I to nie są moje słowa, to są cytaty, bo tak najczęściej można przeczytać po prostu jako taki przymiotnik określający obecnego marszałka Sejmu i widać, że to się wali i sypie. Donaldowi Tuskowi kompletnie nic nie wychodzi, a jeszcze na dodatek właśnie zakończone niedawno wybory w Stanach Zjednoczonych obnażyły całą indolencję. Dzisiaj Donald Tusk pozostał, można powiedzieć, nawet nie jak w krótkich majteczkach, tylko po prostu z kołodupką taki biedna środka. Wszyscy go opuścili. Olaf Scholz ma go gdzieś. Wszyscy mają go gdzieś. Putin ma go gdzieś. Stany Zjednoczone mają go gdzieś. Wszyscy mają go gdzieś. Nawet Viktor Orban, z którym przecież nie można było tak mieć żadnych układów i z którym się Donald Tusk ostatnio serdecznie witał, ustawił go na końcu, w rogu, tam gdzieś tam, żeby się plątał. No. Taki gołodupiec został. Także polityka nasza zagraniczna leży bardzo nisko i tutaj w tej sprawie się w najbliższym czasie nic nie zmieni, dlatego że Donald Tusk dobrał sobie po prostu taką ekipę, która była przyzwyczajona do tego, żeby płynąć tym głównym nurtem, tak? Co płynie z głównym nurtem, nie muszę mówić, no ale oni taką politykę mieli wcześniej, obrali ją teraz, że oni będą płynąć z tym głównym nurtem, czyli jakim? No mainstreamowym, czyli jakim? No Unii Europejskiej. A Unia Europejska bierze i się sypie, bo nagle Francja się obudziła i powiedziała, że trochę Niemcy za mocno się tutaj panoszą nam w tej Unii Europejskiej, wypadało, żebyśmy trochę urośli, ale też tam za bardzo nie ma czemu rosnąć, bo Francja ma swoje problemy i kryzys tak naprawdę polityczny od bardzo długiego czasu. W innych państwach, w Niemczech już rząd, wiadomo co, nie będzie, będą nowe wybory.
tam też jest sytuacja bardzo skomplikowana i dzisiaj trzeba naprawdę nie lada fikołków, żeby to jakoś poskładać. Wielka Brytania dzięki Donaldowi Tuskowi między innymi wyszła już z Unii Europejskiej i stara się radzić jakoś sobie sama. Na razie słabo to wychodzi, no ale jakoś tam idzie. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, no, nawet Ukraińcy, tak, no już tak nie patrzył przychylnie na Donalda Tuska i jego ekipę, bo tam Zełenski coś się odgraża, jakiś tutaj tam burczy, coś mu nie pasuje wiecznie, źle ta Polska i tak dalej. No został ten Tusk po prostu sam. I to nawet nie w krótkich majteczkach, a bez gołą dupką po prostu. I teraz panicznie rozgląda się dookoła, co to będzie. Natomiast prezydent Polski, który to by był, i nieważne, czy to będzie, powiedzmy, tym kandydatem Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski ze strony Platformy Obywatelskiej, wcale nie będzie miał tak łatwo do wygrania, jeżeli tutaj będą się wtrącać inne państwa. A będą się wtrącać, bo tak po prostu jest. Ta ekipa sobie na to pozwoliła. Mówiło się wcześniej, że PiS to się tam ze wszystkimi się pokłócił, tak? Nie mamy nigdzie żadnych przyjaciół. No nie, no z PiS-em jednak trzeba było się liczyć, bo co by nie powiedzieć, tam dali też ciała w pewnych sprawach i to też trzeba sobie powiedzieć, ustępowali gdzieś tam, ale kiedy trzeba było w takich naprawdę kilku kwestiach dla nas, dla Polaków ważnych, to jednak potrafili się przeciwstawić, postawić, zrobili sobie wrogów, ale przynajmniej się z nimi ktoś tam liczył, tak? Albo prawie wszyscy się liczyli. Nikt nie stawiał Mateusza Morawieckiego czy Beaty Szydło w prawym czy górnym, lewym rogu, że tam nawet tego jeszcze przy wzroście Donalda Tuska, że to główka tylko wystawała. No tak nie było. Przeważnie Mateusz Morawiecki stał albo w pierwszym rzędzie, albo jakoś tak. Słynne zdjęcie sprzed niedawno, to było, nie wiem, parę miesięcy temu, gdzie właśnie stawali przywódcy państw różnych, no to obok prezydenta Stanów Zjednoczonych kto stał? No Andrzej Duda, tak? Więc to, czy tutaj PiS się nam pokłócił i gdzieś tam wrogów narobił, to można sobie między bajki włożyć. Polityka zagraniczna jest bardzo trudna, natomiast to prezydent jakby jest tą głową państwa, która ma reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Oczywiście powinien współpracować z ministrem spraw zagranicznych, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych to nawet jeszcze nie usiedli do planów, co tu jakby tu miałoby być, bo wszędzie, gdzie się nie obrócą, to... Wiecie, zadek z tyłu, no tak się zrobiło. I oni nie mają dzisiaj do kogo kompletnie się zwrócić. Donald Tusk, którego miał nikt w Unii nie ograć, no państwo sami wiecie, nie muszę tego mówić, został ograny jak pijane dziecko we mgle. I teraz to jest istotne w kontekście wyborów prezydenckich. No proszę państwa, to, że dzisiaj jakby ta prawa strona, bo tam Platforma niech ona sobie się martwi, ja tylko zwracam uwagę, że wcale jej tak łatwo nie będzie w tych wyborach i jeżeli ktoś mówi, że jest na fali wznoszącej, nie, bo państwa inne będą tutaj się wtrącały, będą, przynajmniej będą próbowały się wtrącać, być może pojawią się nam sytuacje takie, że ktoś nawet powie, tak, a my chcemy z tym czy z tamtym współpracować, jakiś kraj, czy jakiś przywódca danego kraju, może tak powiedzieć, co nie znaczy, że oczywiście to się przełoży na głos, ale jest to jakiś wyraźny znak, sygnał, z kim, komu, jak po drodze, tak? Jak układać wzajemne relacje, czy budować jakieś porozumienia polityczne, duże, międzynarodowe, czy mniejsze, czy regionalne, no ale to wszystko jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę sceny politycznej, to ja cały czas jakby czytam tego prawego Twittera, ja to tak nazywam, prawego Twittera i powiem, że ja nie wiem czasami, czy ja mam się śmiać, czy płakać. Mnie to wszystko, że tak powiem, męczy już i jest mi smutno, dlatego że ja dzisiaj tylko właśnie widzę głównie wpisy polegające na tym, że a ten to ma negatywny elektorat, a ten to nie, bo tam coś tam z COVID-em miał, a tutaj to coś tam. No nikt nie patrzy na to, co będzie do przodu. My musimy dzisiaj zdawać sobie sprawę z tego, że jakby kandydat, który będzie wystawiony przez prawą stronę i trzeba sobie to powiedzieć wprost, to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tak? No, Sławomir Mentzen z całym szacunkiem do niego nie porwie, nie jest w stanie zebrać się tam do 30%. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości takie szanse ma. Nie mówię, że w pierwszej turze będzie miał 30, może będzie miał 20 parę, ale to i tak będzie powiedzmy o te 20 czy tam paręnaście więcej niż Sławomir Mentzen. Kto jeszcze jest po prawej stronie? Marek Jakubiak. Marek Jakubiak myślę, że jest takim trochę czarnym koniem. Znaczy, ja powiem tak, on jest po prostu lubiany, natomiast
Uważam, że byłby doskonałym prezydentem, to jest moje takie zdanie, dlatego że w interesie jego jest Polska, po prostu i w sercu, i w interesie jego jest Polska. Natomiast uważam, że będzie mu bardzo ciężko przekonać do siebie na tyle dużo Polaków, żeby powierzyli mu stanowisko w zasadzie, czy też urząd najważniejszy w państwie. Więc no, idąc logicznie, będzie to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który zmierzy się z kandydatem Platformy Obywatelskiej w drugiej turze. I teraz trzeba się zastanowić, bo jeżeli my tylko będziemy patrzeć na to, a bo może się za bardzo z PiS-em nie kojarzy, a ten to się za bardzo kojarzy, a ten to tam coś tam w COVID-zie miał, proszę Państwa, chodzi o Polskę. I my dzisiaj musimy naprawdę odłożyć takie rzeczy jakieś na bok, bo tutaj chodzi w tym momencie naprawdę o sprawy dużo ważniejsze. Jeżeli oddamy pole walkowerem, ja mówię oddamy, bo ja się czuję częścią prawej strony sceny politycznej, z uwagi na swoje konserwatywne poglądy, jeżeli my oddamy urząd prezydenta po prostu walkowerem tej bandzie partaczy, to możemy szukać sobie po prostu innego gdzieś państwa, w którym będzie żyło nam się jako tako. Bo Polska już w tej chwili po prostu jest w złym stanie, gospodarka jest w coraz gorszym stanie, wszystko leci w dół, a przyjdzie prezydent, który będzie jeszcze przyklepywał na przykład euro, wprowadzenie euro, może federalizację Unii Europejskiej, bo Niemcy nic innego przecież nie wymyślają, tylko jak rozwiązują problemy, tworząc nowe i zrzucając jakby rozwiązanie, czy te najgorsze jakby aspekty na pozostałe kraje, a sami starają się jakoś tam pływać na powierzchni, czy wręcz jeszcze czerpać z takich intelektów jak Donald Tusk, który tam na wszystko się godzi, a później staje w kącie. Więc my musimy zadbać o to, że ktokolwiek nie będzie po tej prawej stronie, po prostu zacisnąć zęby i nawet, jak to się mówi, mniejsze, większe zło, ale wybrać po prostu z uwagi na dobro kraju. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto myśli, bo dzisiaj właśnie patrzymy, czy taki, czy przystojny, czy żonę ma, czy nie ma, czy tam właśnie gdzieś tam się zasłużył, a może Czarnek, a może Nawrocki, a może Tarczyński, a może ktoś tam. Te nazwiska gdzieś tam się pojawiają, czy a jeszcze Błaszczak. My musimy, tak jak powiedziałam, zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj powiedzmy ten kandydat wskazany w niedalekiej przyszłości przez Prawo i Sprawiedliwość, kandydat na prezydenta, może nam się w pierwszej chwili mniej podobać, bo ma właśnie jakieś tam sprawy za uszami, ale tu chodzi o Polskę. I teraz co jest istotne? Istotne jest to, co będzie później, po wyborach. Jeżeli taki kandydat prawej strony wygra, to my musimy wiedzieć, czy ten kandydat faktycznie będzie realizował to, jak powinien zachowywać się prezydent. Bo mi dzisiaj na przykład brakuje trochę tego w prezydencie Dudzie, żeby po prostu, no tak jak facet z jajami, palną ręką w stół, czy pieprzną, po prostu, krótko mówiąc, i zrobił czasami porządek. Bo to, co robi ekipa ta w tej chwili, która przyszła do władzy w grudniu, 13 grudnia, tak? No to przecież to jest bezprawie. To, co się dzieje jakby na różnych płaszczyznach, jakby już ja nie mówię w wymiarze sprawiedliwości, ale w zasadzie wszędzie. Ja nie znam, jeżeli ktoś zna jakąkolwiek działkę z dziedziny społecznej, w dowolnym temacie, może być to kultura, może to być polityka społeczna, może to być zdrowie, może to być sport, cokolwiek. Gdzie im się udało i co się udało, to ja bardzo proszę, żeby mnie o tym poinformować, bo ja o tym nie wiem. Gdzie nie spojrzeć, to jest po prostu sama stęchlizna, zapadlina i dziury, no po prostu, i żeby nie powiedzieć jeszcze szlam. Wszędzie się wali. I prezydent, który przyjdzie po Andrzeju Dudzie, to musi być taki, który będzie potrafił zachować się w tej sytuacji, będzie umiał posprzątać ten bajzel, a przynajmniej go w jakiś sposób zastopować i umieć jakby poradzić sobie, bo to jest jeszcze istotne, o tym nikt dzisiaj nie myśli, ale jeżeli wygra kandydat prawicy, jakkolwiek, ktokolwiek by nim nie był, ale jeżeli to będzie kandydat prawicy, to my musimy wszyscy mieć świadomość tego, że ta ekipa, która dzisiaj jest u władzy, tak, ta Tuskowa i te wszystkie tam pociotki poprzyklejane, no, to ich po prostu za chwilę nie będzie, oni się posypią. W Stanach Zjednoczonych nie mają co szukać, aż Stany są dla nas najważniejszym partnerem. Obawiam się tylko, że Stany mogą na Polskę jednak nie postawić, tylko na Węgry. No ale zobaczymy, to czas najbliższy pokaże. Na pewno dobrym takim skowronkiem jest to, że to Donald Trump zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę do siebie na rozmowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, czy coś się pojawi, może... No jeszcze tutaj decyzje nie zapadną, bo Donald Trump dopiero po Nowym Roku będzie oficjalnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na razie cały czas jest elektem, ale tutaj może się wiele rzeczy zdarzyć. Tak czy siak,
dużo rzeczy zmieni się po wyborze kandydata prawicy na prezydenta Polski i przede wszystkim rozwali się ten rząd. On się zacznie sypać błyskawicznie zaraz po tym, jak skończą się wybory, zostanie wybrany prezydent, to się wszystko będzie waliło. I teraz od nowego prezydenta będzie zależało to, czy on będzie potrafił razem z innymi posprzątać ten bajzel, którego narobiła ta ekipa, która w tej chwili jest w Ministerstwie Klimatu, Środowiska, w ochronie zdrowia, w polityce monetarnej, zagranicznej i tak dalej. To jest naprawdę odpowiedzialna sprawa i my dzisiaj nie możemy tylko patrzeć, czy kandydat jest ładny, przystojny, zbierać głosy, czy będzie się podobał, a czy mówił coś w COVID-zie, a czy się szczepił, czy się nie szczepił. Nie, my musimy patrzeć dojrzale, na tyle dojrzale, żeby móc przewidzieć właśnie za kilka miesięcy, czy nawet za rok, właśnie te sytuacje, o których ja mówię. Posprzątanie tego burdelu, który po prostu został tutaj narobiony i ułożenie normalnie państwa polskiego w taki sposób, w jaki ono powinno funkcjonować. I do tego jest potrzebny prezydent i musi być to prezydent odpowiedzialny, a nie jakiś po prostu nie wiadomo gości czy gościuwa, która nie wiadomo jak się zachowa, czy będzie taka, czy taka, tak, bo ona dzisiaj się podoba może, czy tam czy się podoba ten, nieważne, no, człowiek, tak. My musimy patrzeć jakby na to, co stanie się później i o tym dzisiaj nikt nie myśli. Dlatego ja uważam, że tutaj musi być i cały czas to powtarzałam to wcześniej i będę to powtarzała. Kandydat prawicy może dzisiaj się niektórym nie podobać, ale to musi być kandydat, który ma po prostu jaja ze stali. Albo nawet jeszcze bardziej mocne. Bo on musi znieść różne hejty, które się pojawią, musi znieść różne jakby sytuacje, kiedy trzeba będzie odkręcić pewne kwestie w polityce międzynarodowej i on musi być odpowiedzialny za państwo polskie. Ja dzisiaj nie mam pewności, czy te nazwiska, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, przynajmniej niektóre, ja nie mówię, że wszystkie, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, to będą w stanie sobie z tym poradzić. Osobiście znam jedno nazwisko, ja mówię z tych, które są po prawej stronie sceny politycznej, które się pojawiają w kontekście kandydatów na prezydenta. Znam tylko jedno nazwisko, jednego, i to jest facet właśnie, no. I myślę, że z jajami jak dzwon Zygmunta, który będzie sobie właśnie z takimi rzeczami poradzić. Dzisiaj jeszcze nie powiem, kto to jest moim zdaniem, ale to, co powiedziałam, żebyśmy dzisiaj oprócz tego, że myśleli, czy on będzie zbierał lajki, czy centrum, czy to, nie. Wszystkie ręce na pokład, ktokolwiek by to nie był, ale ważne jest, żeby ta osoba była potem właśnie w stanie żelazną pięścią, ja nie mówię, żeby trzymać naród za mordę, bo to nie o to chodzi, ale żelazną pięścią zaprowadzać porządek w państwie, taki, jaki on powinien być. Po tym, co robi w tej chwili ta cała granda. Powiem państwu za jakiś czas, kogo miałam na myśli. Może stanie się to nawet jeszcze przed ogłoszeniem kandydata na prezydenta przez Prawo i Sprawiedliwość. Może wcześniej, może później zdradzę, bo to nazwisko mam w głowie od bardzo dawna. Im bardziej się przyglądam temu, co się dzieje, im bardziej czytam te wszystkie komentarze, tym bardziej ten człowiek mi pasuje jako prezydent Polski. To mówię wprost, jako prezydent Polski. Nie tylko jako kandydat na prezydenta, ale jako prezydent Polski. Ale o tym powiem może za tydzień, może za dwa. Zobaczymy. Na razie jest zimno, się zabieram. W nóżki zmarzłam, tutaj ryby z zestawu wyskakują, się uśmiechają, taka uśmiechnięta Polska. No. Także dziękuję państwu za uwagę, to było moje słowo po niedzieli. No i pamiętajcie, subskrybujcie nasze kanały w mediach społecznościowych. Do oglądania, do słuchania i do komentowania. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, do zobaczenia.